To więcej niż kompromitacja. Tak słabo grającej polskiej drużyny nie widzieliśmy w europejskich pucharach od lat. Karabach ośmieszył Wisłę, prowadząc po 35 minutach już 3-0. Azerowie z dziecinną łatwością trafiali do bramki. Obrona wicemistrzów Polski nie istniała, a z goli cieszyli się Ismailow, Alijew i Sadygow. Sprawa awansu została rozstrzygnięta. Wiśle pozostała walka o ratowanie resztek honoru. W 56 minucie trafił Paweł Brożek, który na boisku pojawił się zaraz na początku drugiej połowy. Wynik ustalił na 3 minuty przed końcem Rafał Boguski, ale jego gol nie miał już żadnego znaczenia. Karabach, Agdam, Wisła Kraków, 3-2.